Naszym gościem dzisiaj Wojciech Szkudlarczyk, mistrz badmintona, obecnie instruktor. Jak zaczytałem się we wszystkich sukcesach, to ciężko je tak naprawdę zliczyć. No i tak naprawdę warto podkreślić, że badminton to świetna sprawa, świetny sport, ale trochę mało popularna. No tak, dlatego robimy takie akcje, ale jeszcze nie skończyłem grać zawodowo, także jeszcze za wcześnie, żeby mówić, że już były zawodnik. Dalej jestem zawodnikiem w wolnych chwilach. Staram się właśnie propagować dyscyplinę sportu, wspierać takie inicjatywy, właśnie gdzie badminton dopiero się zaczyna, jest początkujący, że tak powiem. Ludzie się zbierają, tworzą grupy, także takie akcje na pewno są pomocne i przydatne. Badminton coraz bardziej popularny. Miesiąc temu mieliśmy bardzo duże wydarzenie na Stadionie Narodowym. Narodowy Dzień Badmintona, gdzie przybyło ponad 15 tysięcy ludzi, także myślę, że badminton staje się dyscypliną, że tak powiem, pożądaną w dużych miastach. Jest bardzo popularny. Miejsca, korty do badmintona są naprawdę obłożone i myślę, że to zaczyna się rozchodzić na całą Polskę. Badmintona jest coraz więcej w telewizji, wszystkie duże imprezy w Polsce są transmitowane na kanałach sportowych, także oczywiście do tej pory nie był tak popularny, ale mi się wydaje, że wyniki reprezentacji, występy na Igrzyskach Olimpijskich i jakieś inicjatywy promujące tą dyscyplinę rozwijają go bardzo prężnie. No właśnie, fakt, że jest to cały czas dyscyplina olimpijska, sprawia, że dużo osób może chcieć uprawiać tę dyscyplinę sportu, ale wydaje mi się mimo wszystko, że w mniejszych ośrodkach trudniej jest zacząć. Wbrew pozorom nie do końca, ponieważ w mniejszych ośrodkach jest mniejsza konkurencja innych dyscyplin sportu, tak? Oczywiście potrzebujemy zaplecze, jak odpowiednia hala, linie do badmintona, siatki. Nie jest to już taki problem w obecnych czasach. Te hale budują się, jest ich coraz więcej przy szkołach. Są to hale pełnowymiarowe, gdzie możemy zmieścić 5-6 boisk do badmintona, co jest w zupełności wystarczające do prowadzenia klubu. Coraz więcej osób kończy kursy instruktorskie. Ja mam już kurs trenerski ukończony, także wydaje mi się, że dyscyplina, która jest jakby ma tendencję rozwijającą się. No fajnie, to jest sport pod tym względem, że zaczynają go trenować dzieci, trenuje go młodzież, a tak naprawdę tej górnej granicy wieku trenowania nie ma, no bo przykład chociażby Roberta Mateusiaka, naszego olimpijczyka, który zaliczył kolejne Igrzyska Olimpijskie. No i tak naprawdę no, pokazuje, że można długo, długo trenować i grać na wysokim poziomie. Tak, bo jest to sport, który oczywiście na tym profesjonalnym poziomie Robert Mateusiak jest można powiedzieć, ewenementem w skali światowej, czyli ma 40 lat i no, chyba już teraz kończy karierę swoją. Ale jeżeli chodzi o badminton rekreacyjny, który jest coraz bardziej popularny u nas w Polsce, to nie ma ograniczeń wiekowych. Znam osoby, które mają 74-5 lat i czynnie uczestniczą w zawodach sportowych, w Mistrzostwach Polski i trenują regularnie badmintona. Jest to dyscyplina, która pozwala spędzić czas całej rodzinie. Nie ma dużej dysproporcji pomiędzy dzieckiem 10-letnim, a osobą, która ma 60 lat, czyli wnuczek z dziadkiem, z babcią może spokojnie grać na równym poziomie. Dzisiaj rano mieliśmy zajęcia, w których brał udział jeden z radnych miasta. Trenował razem z zawodnikami, z młodymi zawodnikami klubu tutaj sportowego. Na koniec był rozgrywany mecz i w żadnym stopniu nie można powiedzieć, że był lepszy lub gorszy od nich. Także siła fizyczna i jakieś tutaj doświadczenie na tym początkowym etapie nie ma żadnego znaczenia i bardzo przyjemnie można w ten sposób spędzić rodzinie czas. No dobrze, a gdyby pan miał polecić jakąś imprezę dla zawodników początkujących, gdzie najlepiej zacząć? Jeśli chodzi o jakieś imprezy ogólnopolskie, żeby do tego badmintona szybko się nie zrazić. Najlepiej zacząć tak naprawdę od treningu, a nie od zawodów. Troszeczkę nie od tej strony powinniśmy zacząć. Powinniśmy pójść parę razy na halę. Najlepiej pod okiem instruktora, zresztą jak w każdej dyscyplinie sportu, jak w każdej dziedzinie, którą robimy, wtedy dużo łatwiej nam, dużo prościej przychodzi nauka kolejnych elementów. Zrozumiemy. Jasne, mieliśmy możliwość obserwowania treningu zawodników średnio zaawansowanych, którzy już próbowali swoich sił. No i dla takich zawodników z pewnością ważne jest to też, aby sprawdzić się. Oczywiście. Liczba turniejów amatorskich w Polsce jest bardzo duża. Naprawdę, jeżeli chodzi tutaj w okręgu mazowieckim, nawet w Warszawie i w okolicach, praktycznie co tydzień odbywają się jakieś zawody dla amatorów na różnych poziomach zaawansowania. Są różne ligi badmintona, na które można się zapisywać. Także jeżeli chodzi o starty, to naprawdę nie ma z tym problemu. Wystarczy wejść, poszukać w internecie, zgłosić się do takiego turnieju i próbować swoich sił.
A jakie przed Panem kolejne starty, gdzie mamy trzymać kciuki i gdzie oglądać? Ja w tym sezonie występuję w pierwszej lidze niemieckiej, tam reprezentuję klub FC Langenfeld, a dodatkowo w najbliższym czasie wybieram się na turniej do Finlandii, do Włoch i do Turcji. Dobrze, także trzymamy kciuki. Dziękuję i do zobaczenia bardzo. Kolejny raz w Ostrołęce. Dziękuję bardzo.